Angie, skarbie, uratuję cię! O rany! Co przebrało miarkę? Zdecydowałem zamknąć kampus. Co? No to dopiero co to przyjechałem. No co jest? Gdzie Amina? Kiedy ona nie przyjdzie? Nie wiem. Amina, pośpiesz się. Spóźnimy się przez ciebie. Co? Ja się nigdy nie wybieram. Idź sobie ze mnie. Ale jak to bez ciebie? Amina, musimy wrócić na kampus na czas. Wszyscy razem. Jeśli będziemy przez ciebie spóźnieni, pan Max nie pozwoli nam już nigdzie jechać. A ja chciałem iść do kina z małą Andy. Marzę o tym od lat. Ja nie mogę znaleźć mojej gry planszowej. Nie zamierzam wrócić na kampus bez niej. Dobra, słuchajcie. Musimy iść, albo będziemy spóźnieni. Kto ostatni jest frajerem? Kto pierwszy jest frajerem? Dziewczyny, myślę, że Hulk pogodził się z Angie. Patrzcie, idą razem poćwiczyć. Co ty dajesz? Niemożliwe! Ziomy, słuchajcie tego. Chodźmy na lekcję boksu. Musimy coś ze sobą zrobić. Niedługo będziemy jak frajerzy. Tak, Puzel, dobry pomysł. Jestem za. Ja też za. Puzel, uważaj. Hulk znowu gdzieś zabiera twoją dziewczynę. Hej dziewczyny! Hej chłopcy! Hej grubacy! Idziemy właśnie trochę poćwiczyć. Jak coś, was też mogę potrenować. Chyba żartujesz, olbrzymie. Nie potrzebujemy twoich ćwiczeń. Chłopaki i ja idziemy na lekcję boksu już niedługo, jakbyś chciał wiedzieć. Jasne! Już gdzieś to słyszeliśmy. Chodźcie dziewczyny, idziemy trenować. Dziewczyny, nie wierzę w to, co właśnie widziałam. Gdybym ja była Angie, nigdy nie wybaczyłabym Hulkowi takiego traktowania. Angie jest naprawdę zakochana w Hulku, tak jak ja w Kamilu. Co? Powiedziałam ten nagłos? Tak. Hulk ma szczęście. Chciałbym być z nim w tym momencie. Trenować dziewczyny. Ale jaki to problem? Możemy się zapisać u Hulka i też trenować z dziewczynami. Dziewczyny, robimy dzisiaj ćwiczenia na nogi. Powtarzajcie za mną. Hulk, przecież ja już mam piękne nogi. Angie, rozumiem, że masz piękne nogi, ale ich piękno samo się nie utrzyma. Dlatego musimy ćwiczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Rozciągamy nogę. Raz, dwa. Noga wyżej. Fajne ćwiczenie. A wy co, frajerzy? Gapicie się na moją Angie? Puzel, ona nie jest już twoja. Teraz jest Hulka. Oszaleliście, frajerzy? Wynosimy się stąd. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, dziewczyny, ćwiczenie skończone. Następne będzie troszkę trudniejsze. Hulk, ja robię się zmęczona. Angie, wytrzymasz. Zostało tylko jedno ćwiczenie i skończymy ten trening. Angie, myślę, że powinnyśmy zacząć trenować z Hulkiem codziennie. Codziennie? To powinna trenować Margo. Jej to się przyda. My już jesteśmy piękne. Tak w ogóle, chłopaki, zmieniłem zdanie. Zamiast boksu idziemy w jogę. Jak to, Puzel? Szczerze? Joga wydaje się dziwna. Zgadzam się. Wiecie co, ziomy? Dobrze, że to ja decyduję. Idziemy na jogę. Dziewczyny dołączą do nas, a Hulk zostanie z frajerami. Czekaj, a co jeśli dziewczyny nie dołączą do nas? To znaczy, że będziemy joginami? Luz, dołączam. No co, dziewczyny? Wyglądam ładnie? Oczywiście, że ładnie! Pamiętaj o najważniejszej zasadzie. Nie całować się na pierwszej randce. A co jeśli to on zacznie mnie całować? Uderz go tak mocno, żeby wiedział, że nie może. Dziewczyny, szczerze, to nigdy się nie całowałam. A jak wygląda pierwszy pocałunek? Może powinnam poćwiczyć? Pocałunek to pocałunek. Nic specjalnego. Serio? Dziewczyny, tak szczerze, to jestem zdenerwowana. Już, dość, stop. Idę po bańkę. Powodzenia, Stef! Raz, dwa, trzy, cztery. Wyprostujcie się. Patrzcie przed siebie. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, dziewczynki.
Ha, i co? Ile jeszcze? Czekaj, mała Angie. Trening niedługo się skończy. Dalej, chłopaki. Przestańcie się gapić. Zabierajmy się do jogi. Tracimy nasz czas. Nieźle, dziewczyny. A teraz ostatnie ćwiczenie dnia. Cześć, Hulk. Mogę potrenować z tobą? Pewnie. Weź wolną matę. Niestety, ale ta mata jest zajęta. A później ja i Hulk mamy indywidualny trening. Musisz sobie znaleźć innego trenera. Jaki macie problem? Poza tym jest wolna mata. Nie mam nic przeciwko trenowaniu wszystkich. Nie rozumiem cię. Hulk, już zapomniałeś, co zrobiłeś? A ja ci kompletnie wybaczyłam. Głupi. Margo, zróbmy trening innym razem, co? Zapomniałeś, że masz u mnie dług za pocałunek. Potrzebuję twojej pomocy teraz. Trenuj mnie. O, Hulk, hej. W końcu cię znalazłem. Co się tak szwendasz z dziewczynami? Pograjmy w piłkę. Nie wiesz, co tracisz. Chodź, czekam na ciebie. Dobra, dziewczyny. Trening skończony. Widzimy się jutro o tej samej porze. Hej, Hulk! A co z naszym treningiem? Zepsułaś wszystko. Słuchaj, Kuba, mam pomysł. Jaki? Jak znowu przyjedzie jakiś nowy, przejmujemy dowodzenie. O, wtedy będzie nas cztery. I będziemy w stanie pokonać tego puzzla. Hej, Bańka. Hejka, Stef. Jak tam? Całkiem spoko. Stef, hej. Kuba, nie sądzisz, że jesteś tutaj trochę zbędny? Nie, nie sądzę. Bańka jest twoim kumplem. Mam z Bańką randkę. O, Kuba, idź już. Co ta idiotka tam robi? A ty widziałaś, jak Hulk na nią patrzył? Ty też to zauważyłaś? Musimy z nim pogadać. Angie, dawaj, pogadajmy. Nie mam ci nic do powiedzenia. Czego chcesz? Proszę, nie kłóćmy się znowu. Chcę kompromisu. Ona próbuje cię znowu wrobić. Nie ufaj. Możesz w takim razie wyjaśnić, czemu całowałaś się z moim chłopakiem? No, on mnie sam o to poprosił. To nie moja wina. Raz już zrobiłaś ze mnie głupią. Drugi raz nie zrobisz. Tak! A zresztą, nie będzie żadnego pokoju. Zapomnij, że coś mówiłam. Co ty zrobiłaś? Pomocy! Angie tonie! Angie, skarbie, uratuję cię. Malusia Angie, co ty tu robisz? Ja tonę, idioto! Wyciągnij mnie! Woda jest zimna, nie umiem pływać. No coś z ciebie za Hulk. Nie umiesz całować, nie umiesz pływać. Czy ty cokolwiek umiesz? Stef, masz na mnie crusha? No tak, może trochę. Przyniosłam ci gumę. O, kocham gumę. Ale kiedy się będziemy całować? Coś się dzieje nad wodą. Szybko, chodźcie. Patrzcie, Angie tonie! O rany! Angie! Z drogi! Ja cię uratuję! Puzel! Dzięki za uratowanie mnie! Angie, wiesz, że zrobiłbym dla ciebie wszystko. Angie, malusia, żyjesz? Ale się o ciebie bałem. Hulk, już nie jesteś moim chłopakiem. Jesteś tchórzem. Wynoś się stąd. Nauczę się pływać i uratuję cię następnym razem. Hulk, wynośmy się stąd. Angie, zawsze będziesz w moim sercu. O, Milana, hej, mogę wejść? Tak, wejdź. Jak tam? Czym się zajmujesz? Maluję. Widziałaś, jak dzisiaj Angie została popchnięta do wody? Tak, a Puzzle ją uratował. Bardzo romantyczne. Słuchaj, Milana, chciałem ci to powiedzieć od dawna. Bardzo cię lubię. Naprawdę? Też cię bardzo lubię. Ludzie, a wy co tu robicie? Pan Max czeka na nas na dole.
Widzę, że wszyscy tu jesteście i mam bardzo ważne informacje dla was. Co jest? Znowu wyrzucamy puzzle? Nie, Bańka. Ta informacja jest ważniejsza. Było wiele bardzo nieprzyjemnych sytuacji na kampusie przez cały tydzień. A dzisiaj Angie została popchnięta do wody, co przebrało miarkę. Zdecydowałem zamknąć kampus. Dopiero co przyjechałeś, a kampus już się zamyka. No super. Strasznie bać. No i co teraz? Cisza. Moja decyzja jest ostateczna. Idźcie się upakować. Dobra, żartowałem. Jutro idziemy na kemping. Wow!